Cześć! Dzisiaj otrzymaliśmy informację o pierwszym bonusie dla graczy, którzy zaczną rozgrywkę niebawem po premierze. Otrzymają oni bowiem Munchlaxa trzymającego zupełnie nowy przedmiot zwany Snorlium Z. Chciałem powiedzieć oczywiście. I związany jest on z nowym elementem mechaniki gry, mianowicie Z-Moves. Są to niezwykle silne ataki, wymagające więzi między trenerem oraz Pokémonem używającym ruchu. Specjalnej więzi, warto dodać. Coś jak Mega Ewolucje, ten motyw. I można je zastosować tylko raz na walkę i są dużo potężniejsze niż zwyczajne ruchy znane nam wcześniej. Z-Moves dzielą się według typów Pokémonów i jako takie może je poznać każdy z nich, jako że każdy posiada jakiś typ. Istnieją jednak też takie Z-Moves, które mogą być używane tylko przez jeden, konkretny gatunek Pokémona i takim jest właśnie Pulverizing Pancake, co możemy przetłumaczyć na polski jako miażdżący naleśnik. Jest to atak, który będzie mógł poznać właśnie tylko Snorlax, więc może nam dać przewagę w walkach Wi-Fi po premierze, gdyż wygląda naprawdę powalająco na tym trailerze. Jak zatem dostać tego Pokémona w Sun i Moon? Wystarczy kupić grę i go odebrać, na co czas mamy do 11 stycznia 2017 roku. Sposób dostarczenia Pokémona jest jeszcze nieznany, ale najprawdopodobniej wystarczy założyć konto w Pokémon Trainer Club i połączyć je ze swoją kopią Sun i Moon. Ale o szczegółach tej akcji będę informował, gdy dowiem się o niej czegoś nowego. A na razie się z wami żegnam. To była krótka informacja opublikowana dziś przez Nintendo. Pa!